Boże Narodzenie. Jest to wydarzenie większe od stworzenia świata. W nim Bóg się uniża dla grzesznych, aby ich uratować od grzechów, które są utratą Boga i samych siebie. W grzechu człowiek gubi siebie, a w prawdzie i łasce otrzymuje więcej niż stracił. Odtąd człowiek może być dzieckiem Boga. Taką to rodzinność otrzymujemy dopiero wtedy i możemy stać się ludźmi radości i bezpieczeństwa, bo Bóg tak daje i Bóg tak chce. Przyjęcie tej łaski wymaga czasu świętowania, które zbiera uwagę człowieczą i koncentruje się na Bogu. W świętowaniu Bożego Narodzenia nie ma innego zainteresowania, gdyż nie ma rzeczywistości innej, a równej Panu Bogu. Zafascynowani światem, często nieświadomi tego bałwochwalcy tracą życie, dlatego Boże Narodzenie jest największym źródłem kulturotwórczym w dziejach ludzkości. Bóg się narodził dla ziemian, ale świadkami i ogłosicielami tego byli nawet aniołowie. Nawet kosmos ogłosił niezwykłość Bożego Narodzenia świecącej gwieździe. Nawet ludzie mądrzy, a bogobojni odczytali znaki widoczne dla nich i odczytali prawdziwą treść i szukali później Zbawiciela, mędrcy ze wschodu. Najszybciej poznali się na Bożym Narodzeniu prości, a skromni pasterze, najemnicy, którzy nawet swoich owiec nie mieli, wypasali cudze owce. A już znak rzeczywistości Bożego Narodzenia w skrajnych warunkach upokorzenia, wręcz upodlenia, niesie niezwykłą treść o tym, że Bóg stał się człowiekiem, a człowiek to wielkość miłości w oczach Bożych i trzeba zatroszczyć siebie o własne Boże Narodzenie, o to, by go w sobie i dla siebie doświadczyć. Kto odchodzi od zamysłu Bożego Narodzenia, czyli od zamysłu miłości i ofiary, ten, nie pojmując spraw Bożych, nie pojmuje spraw swoich, z łatwością się zagubi w wydarzeniach doczesnych i grozi jemu śmierć wraz nawet z potępieniem. Boże Narodzenie jest wydarzeniem posłanym do wszystkich dziejów świata, bo dzieło zbawienia jest owocem również Bożego Narodzenia. Gdyby się Bóg w człowieku nie narodził, nie byłoby takiego zbawienia. A takie jest najwznioślejsze. Pan Bóg mógłby ludzi uwolnić od grzechów dowolnym gestem, ale wtedy Jego miłość nie byłaby tak wyeksponowana. A poza tym Pan Bóg nie daje dużo czy wystarczająco. Pan Bóg daje zawsze wszystko, czyli siebie samego. Dlatego w najbardziej ludzki sposób przychodzi Pan Bóg do ludzi, aby ich w łaskę uposażyć. On bowiem chce niebo zaludnić. I dlatego przyszedł na ziemię,
aby mieszkańców ubożyć, przeniknąć bogością swoją. Patrz więc na to, byś widział, myśl by rozumiał. Tego ci trzeba, bo obfitość Bożego zbawienia nie była dla ciebie jak światło dla niewidzącego. Ponieważ Boże Narodzenie jest darem, w którym Pan Bóg staje się człowiekiem, abyś ty nauczył się bycia Jego dzieckiem. I gdy tak żyć będziesz, gdy tak łaskę od Boga przyjmować będziesz, wtedy dar Jego miłości nie będzie dla ciebie daremny, a życie twoje stanie się dynamiczne, służebne, odważne i mężne, bo będzie ubogacone wszelką łaską, której początki biorą się z Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to nie tylko fakt historyczny w dziejach ziemi. Boże Narodzenie to zbawcze dzieło dla każdego człowieka na ziemi. Pan Bóg owocami swej miłości chce obdarzyć wszystkich ludzi i nie wiemy, jak się to dzieje, ponieważ dla własnego zbawienia zostało nam objawione to, co konieczne i wystarczające. A Pan Bóg w Słowie tu na ziemi nie wyczerpał siebie. Dlatego ciągle stoimy przed Bogiem jako tajemnicą, aby uczestniczyć w Jego tajemnicy, to znaczy w wydarzeniu, które jest za duże na pojęcie Go w ziemskich kategoriach. Bóg jest dla człowieka tak hojny w wielkości, że chciałby się powiedzieć, za dużo Boże dajesz. Ale Pan Bóg nie daje za dużo, bo Pan Bóg daje wszystko. I jedyną granicą jest ta, którą człowiek sobie postawi w swoim życiu przez niezawierzenie, przez grzech, przez niedowiarstwo, przez swawolę. Wtedy człowiek trwoni czas, czyli życie, i być może trwoni i nie podejmuje daru życia Bożego. Przypatrz się reakcji świętego Józefa i Matki Najświętszej. Święty Józef, wierny opiekun Najświętszej Dziewicy Maryi, był przy niej i towarzyszył jej, gdy rodziła Syna Bożego. Maria zaś, wtajemniczona od Boga przez Archanioła, uczestniczyła w Bożym zamyśle, nie wszystko pojmując. Zawierzenie to postawa, w której człowiek przyjmuje więcej, niż jest w stanie poznać czy zrozumieć. Zawierzenie jest otwartością na wszystkość od Boga. I w takiej postawie Maryja żyła, czekając czasu rozwiązania, by urodzić Syna Bożego. I choć w dziecięciu nie widziała Boga jeno człowieka, to wiara jej nigdy nie uległa zmniejszeniu czy zachwianiu, albowiem ona pewną, będąc swojego Boga, była pewna Jego obietnic i tego wszystkiego, co miało ją zdefiniować na całą wieczność. Gdy bowiem Bóg się narodził, to przez Boże Narodzenie, przez rolę, jaką spełniła Matka Najświętsza, ona się narodziła do Bożego i ludzkiego macierzyństwa i stała się jakby jeszcze raz stworzona w większym wymiarze, gdy Bóg obdarował ją tak, jak tylko można obdarować stworzenie i wyniósł ją ponad wszelkie stworzenie, także dla nas ludzi jest Matką, dla aniołów jest Panią, dla Pana Jezusa jest Matką, dla całego Boga jest oblubienicą miłości Bożej
jest tą, która dała Zbawiciela, to sama jest również Matką Zbawionych. Oto ile zaczęło się i ile trwa i kontynuowane jest z powodu Bożego zamysłu, by obdarować człowieka akcją ratunkową w najbardziej ludzki sposób. I ten najbardziej ludzki sposób obdarowania Bożym narodzeniem zamienia się w duchowe człowiecze narodzenie, narodzenie dla łaski, dla przyszłości wiecznej, dla cnoty nieustraszoności, mądrości i wytrwałości. Boże narodzenie dyskretnie w nędzy, bez rozgłosu ziemskiego, jawne było tylko dla mądrych, pokornych ludzi, dla aniołów posłanych, bowiem ci, którzy nie mieli miłości i wiary, jak na przykład Herod, mając Pana Jezusa niemalże obok siebie, nie pojmował Jego istoty życia, działania i sensu. Mądrość, dar dla pokornych. Wynieśli zaś, którzy przynależą do siebie, ci nie dając sobie szansy, nie pojmują spraw Bożych. Przypatrz się więc temu wszystkiemu, co jest Twoim udziałem, co Bóg Ci daje dla Twojego uświęcenia. A może wymiar Twojego życia jest również tak wielki, że aż tajemniczy i pozostaje Ci wzorem Najświętszej Marii Panny św. Józefa żyć w zawierzeniu, czekując ratunku od Boga i kolejnej łaski, łaski, która ujawni sens człowieczy, uposaży człowieka i umocni, aby być dobrym jego narzędziem i dobrym prezentem od Boga dla świata. Człowiek Boży to najlepszy dar dla ludzkości. Po Bogu człowiek jest najbardziej spragniony siebie i ludzi, ponieważ człowiekowi jakby poza Bogiem jest straszliwie. Lepiej takiej przymiarki sobie nie czynić, skoro człowiek, istota społeczna, potrzebuje drugiego, aby go kochać i przyjąć jego miłość. Dlatego ludzkość jest wielością, a każdy z tej wielości jest oddzielnością, w pewien sposób autonomiczną, wybór bowiem do ludzi wspólnego ducha, dla wspólnego działania jest decyzją oddzielną. Módl się więc o to, byś pojął zamysł Boży, który w Bożym Narodzeniu dotyka Ciebie. I w tym Bożym Narodzeniu Pan Bóg zaprasza Ciebie do takiej zażyłej bliskości ze sobą, abyś już nie oglądał się za siebie, nie liczył swego i stał się ochotnym, radosnym dawcą dla Boga. Bo jak dla Boga, to wielkoduszni i majętni Bogiem nie żałują siebie. To tak jak rodzice ziemscy. Bo jak dla dziecka, to zdobywają się na ofiarność, która ich wyniszcza. Są bowiem takie okoliczności umiłowania, w których człowiek gubi pamięć o sobie, staje się ofiarnością i wypełnieniem. To się właśnie dzieje na wzór Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, abyśmy my, żyjąc jak dla Boga, żyli wielkodusznie, ofiarnie i chodzi o to, by pozwolić sobie na to, by Boży zamysł i Boże miłowanie stało się Twoim udziałem. Takiż to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się dzieckiem Boga i był człowiekiem, istotą zbawionym.
Módlmy się o to wszystko, co Ci daje Bóg od zarania Twojego istnienia, co zostało czasem późno zauważone, a może jeszcze do dziś nie podjęte i niezrozumiane, bo tak się dzieje, że człowiek własnego zamysłu, zamysłem swoim ograniczony, gdy staje się zawierzeniem Bogu i zaufaniem, jego rozpoznanie świata i ustosunkowanie się ma wtedy w sobie coś z Bożego zamysłu, Bożej potęgi i dzieją się sprawy nowa, wielkie, bo w Twoim życiu Bóg, któż jak On, bo któż jak Bóg, tenże Bóg ogarnia Cię swoją miłością, by Ciebie uradować i uratować i dać Ci pełnię Bożej miłości, abyś był człowiekiem, który nie może się tłumaczyć, że dla Ciebie brakło, że Tobie się nie powiodło, dlatego że wszystkie dary Boże dla Ciebie to są wszystkie dary. Cokolwiek otrzymujesz, jest to już wszystko. Jest to wszystko narastające dzień po dniu, ale jest tam pełnia odkupienia, pełnia zawołania do Boga. Tam jest pełnia wszystkiego, co może zaspokoić Twoje pragnienie. Skoro tak się sprawy mają, to wielkie Jego dzieła, które są Twoim udziałem, są dziełami, które Ciebie definiują w wymiarze wiecznym. Można powiedzieć, wielkiś człowiecze, skoro tak wzniosły Odkupiciel, stał się dla Ciebie człowiekiem, abyś Ty już dłużej jako człowiek nie był upadłym człowiekiem, lecz byś był święty i czysty i Boży i nieskalany i wiele dzieł Bożych by stało się Twoim udziałem i przeszło przez Ciebie. Takiż to Bóg staje się człowiekiem, a my będziemy to uwzględniać w modlitwach swoich i będziemy Bogu oddawać chwałę. Wtajemniczenie jest we wspólnotowieniem z tym i u tego, kto Cię wtajemniczył. Dlatego tajemnicy najważniejszości swojej to się strzeże. Tajemnice przekazuje się wypróbowanym przyjaciółom i osobom najbliższym. I teraz jesteś świadkiem tego, jak Pan Bóg Cię wtajemnicza w swoje życie boskie. Dlatego mówi Ci ludzkim językiem, byś pojął cokolwiek. Mówi Ci o początku, że był początek, że na początku było słowo, ale to jest słowo pisane z wielkiej litery. I że ono było u Boga i to Słowo było Bogiem. No ale czy bezbrzeżny, bezhistoryczny Bóg miał początek? Bóg jest bezpoczątkowy i bezkońcowy. Jest pełnią jedyności bezbrzeżnej, istnieniem koniecznym. Jest miłością, miłowaniem, który ujawnia się stworzonym z siebie przez siebie ludziom z nicości. Człowiek jest więc taką istniejącym nicością, istniejącym niceniem. Bo wobec Boga kimże jest człowiek? No i stało się. Bóg ujawnia siebie ludziom, daje im wtajemniczenie w swoje, w siebie. To jesteś już wewspólnotowiony, zaszczepiony, przytwierdzony.
To tak jak ktoś komuś daje swoją nerkę, bo ma dwie zdrowe, a tamten już żadnej. Więc on w nerce żyje w drugim człowieku, a ten żyje z tamtego. Polo. Okazuje się, że matka, która rodzi dziecko, pozostawia w swoim dziecku jakieś własne komórki. Czyli w dziecku są komórki matki. Mówię to na obraz dla zrozumienia, abyś przyjął i uwierzył i uradował się i przytwierdził się do tej prawdy, że Bóg cię stworzył i cię wtajemniczył, czyli objawił ci siebie i swoje. Ujawnił ci nadto tajemnicę swoją, byś głupio nie żył, byś wiedział, kim jesteś i po co żyjesz, byś wiedział, jak żyć. Prawda od Boga to przepis na życie. Kto się tego nie trzyma, ulega degradacji, upodleniu, aż do samopotępienia. I tenże Bóg On jest miłością. Jesteś dowodem Jego miłości. Więc ten Bóg jest miłością, zanim cię stworzył i zanim cokolwiek stworzył, jest miłością. A gdzie miłość, tam relacja, bo można miłować tylko drugiego obok. Ten drugi obok może być miłowany. Był miłowany, on musi istnieć. W takim razie Bóg jest jeden, bo nie ma dwóch. Ale już stwierdzamy, że w Bogu jest druga osoba. I to miłowanie drugiej osoby jest tak wzniosłe, tak bezbrzeżne, że też ma cechy Boga, czyli jest osobą. Bóg kocha w swej trójosobowości. Chciałbym się powiedzieć, Bóg kocha Boga Bogiem, tylko to jest jeden Bóg. Trzy osoby. Pierwsza osoba boska Ojca kocha drugą osobę boską Syna, kocha trzecią osobą boską Duchem Świętym. Trzy osoby, jeden Bóg. Jednakowo. Miłujące, jednakowo chcące, bezhistoryczne. Najdoskonalsza wspólnota, miłość pełna, bezbrzeżna. Dlatego mówimy Bóg z Boga, światło i ze światłości. Zrodzona, niestworzona. Cóż to znaczy zrodzony? Kiedy to zrodzenie drugiej osoby boskiej jest też niehistoryczne, więc nie było nigdy tak, jakby człowiek chciał pomyśleć, a co by było, gdyby Boga nie było? Nie ma czegoś takiego, jak nie było Boga. Bóg nigdy nie jest przeszłością. Bóg jest zawsze teraźniejszością. Istniejącą, historyczne kategorie, przyszłość, przeszłość, to jest nasze bytowanie. I tenże Bóg, miłując, można powiedzieć, wypowiedział siebie, tak człowiek wypowiada, czyli wychodzi z człowieka słowo wyrażone dźwiękiem. Dlatego druga osoba to jest nazywana słowo, po grecku logos. I między nimi jest więź wzajemnego oddania. Ponieważ ludzie dokonali straszliwej katastrofy, grzechowej samozagłady, i już się ludziom nic z tego powodu nie należy, bo dokonali tego jako wolni. Dlatego Pan Bóg, oto klasa Boga, przychodzi do ludzi z pomocą i ten, że Bóg w drugiej osobie Trójcy Świętej, którą zwiemy Słowem albo Logosem, przyoblekł się w ludzką naturę, którą On stworzył z Najświętszej Marii Panny Zawsze Dziewicy,
która poczęcia w swoim łonie doznała za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty Ojcem ludzkiej natury Pana Jezusa. Jest więc On jedną osobą, a dwie natury. Po to On się zrodził pomiędzy nami, aby dać nam z siebie, aby przyjść nam z pomocą. I wczłowieczył się On i to w sposób tak wspaniały, nie jako zwycięzca, który zajął pierwsze miejsce, lecz jako ten, który się uniżył tak dalece, że już nikt z ludzi w uniżeniu nie może go wyprzedzić. Nikt nie może być bardziej uniżony i poniżony niż Bóg w ludzkiej naturze w osobie Jezusa. Samo stanie się człowiekiem już jest uniżające. A tu jeszcze urodził się w nędznych warunkach zwierzęcych. I urodził się po to, by go niewdzięczna ludzkość, przedstawicielami pewnej nacji, ukrzyżowany by był. Po to dał się ukrzyżować, by przyjęciem potępienia za grzechy świata zapłacić, zadośćuczynić, czyli odkupić winowajców. I jeszcze dać im miłość swoją, czyli miłość Ducha Świętego, aby ich podnieść, oczyścić, obdarować i dać im już wtajemniczenie bez osłony wiary, tak by zjednoczeni z Bogiem mogli z Nim być, z Nim się radować. O wielkości Boga zwróć uwagę na to, świadczy to, że gdy Pan Bóg miał do ludzi sprawę, to przysyłał im swojego anioła. Anioł, których są miliardy, miliard i wiele kategorii z aniołów, przychodził dawać ludziom sprawy nieziemskie, przewyższające człowieka w sposób niezwykły. A wobec anioła Bóg oto jedyność i pełnia i wszystkość. Nie bój się wiary swojej, nie wstydź się. Ci bez wiary to inwalidzi, to utracjusze, którzy albo zgubili, lub głupcy, którzy nie chcą podnieść, by znaleźć, albo znajdując nie podnoszą, ponieważ zafascynowali się swoją małością i zgrywają się na istoty nadzwyczajne. No to tajemnica ludzkiej nieprawości. Bierze się z nieposłuszeństwa dobrym radom Boga i z próby samostanowienia z odcięciem się od swojego źródła, który jest źródłem życia i ożywienia. Taki to jest grzech. Taki to jest interes ludzi ogłupionych pokusą i pożądliwością, doświadczeniem marności własnej. Nauczyli się fałszywej odwagi, by żyć z pominięciem Pana Boga. Dlatego wiara Twoja jest i wtajemniczeniem Ciebie w sprawy boskie i już jest we wspólnotowieniem. Sprawy Boże, tak iż życie Boga staje się Twoim udziałem. Można powiedzieć, życie Boga jest Twoim krwiobiegiem. Wypełniony Bogiem, wyniesiony do poziomu godności adoptowanego dziecka Bożego, masz w sobie coś z Boga jako syn, córka, co do wybraństwa, obdarowania, jednakże Bogiem nie jesteś, bo jest jeden Bóg. Zjednoczony nie będziesz z Bogiem zmieszany. Zjednoczony i obdarowany
brak słów, brak pojęć ludzkich. Jest to tak wielkie, że za mały ludzki rozum na zrozumienie. Człowiek ma pokusę, by rozumieć. Dlatego, że ten, kto rozumie, może po części władać tym, co rozumie. Natomiast Boga nie zrozumiesz. Gdybyś Go zrozumiał, On nie byłby Bogiem. A nie rozumiesz Go, bo On jest Bogiem. Bo za mały się zawsze jako stworzenie, by pojąć swojego Boga, który Ciebie ukochał i dał Ci aż tyle. Ludzie pychy nieśmiałości, nieśmialcy, czasami nie chcą brać, gdy Bóg daje, jakby mówili Bogu za dużo. Więcej nie trzeba. Bóg się nie myli. Ty potrzebujesz całego Boga, boś otchłaniał nieskończoną na głód Boga. Twoje wygłodzenie Bogiem ma wymiar bezbrzeżny. W tym jesteś nieskończony. Dlatego potrzebujesz Bogiem nasycenia, Bogiem obdarowania, Bogiem ożywienia, aby twoje życie było wielkie, wzniosłe, piękne, szlachetne i nieskalane. I co wobec tego zrobisz z tym? Co ty z tym zrobisz? To jest coś takiego, jak czasami człowiek dostanie skarb i nie wiadomo, co z tym zrobić. Są czasami odziedziczone jakieś dobra, z którymi nie wiadomo, co z tym zrobić. I dla bezpieczeństwa ludzie oddają to do muzeum, bo przerasta ich ten skarb. Czasem jest to na przykład złote naczynie liturgiczne. Jak to pewien pan kupił na targu w Stambule piękny, złoty, chyba złoty, czy może srebro, kielich. Skąd w pogańskim Stambule złoty kielich na targu? Z rabunku. Z rabunku w minionych wiekach. No i kiedyś ktoś chciał, to się tego pozbyć. No, kupisz złoty kielich? Odkupi Kościół swoją własność ukradzioną? Po co to Turkowi? Chciał spieniężyć, patrz. Spieniężyć to, co jest ponad wartość doczesną. Naczynie na Boga spieniężyć. Wszystkiego nie spieniężysz. Wiele nie zrozumiesz. Dlatego przy tajemnicy zamilknij, uklęknij, zdumiej się. Czas Bożego Narodzenia to nie jest czas turystyki, obżarstwa, hultajstwa i zabaw dowolnych. To czas modlitwy, czyli zdumienia, wyciszenia, przebywania, odbudowania relacji, może kogoś wspomożenia, może porozmawiania, a może kogoś wreszcie wysłuchania. W dzisiejszym świecie ludzie są gadułami i pisarzami. Każdy by książkę napisał, każdy by opowiedział swoją historię. Tylko nie ma słuchaczy i czytelników. No to posłuchaj jakiegoś gaduły. On też ma swoją historię. On też ma swoją tajemnicę i szuka, kto by go uwzględnił, przyjął i zaakceptował. O, akceptacja, to jest głód. Straszny głód akceptacji. Taki to Bóg. Zczłowieczył się dla twojego przeobrażenia. Brak słów. Po to byś ty się nie deprecjonował, nie rozmieniał na przyjemnostki doczesne. Życie to nie kasyno. Kasyno jest po to, żeby przegrać wszystko.
i w kasynie przegrywają wszystko, którzy tam wstąpią. Dlatego ty masz posiany na glebie Bożej miłości. Masz się Bogiem przemiłościowić, przepiększyć, przedobrzyć, przemożnić i dać się Jemu zbawić. Tak to powinno z Tobą być. Boże Narodzenie to nie historia, to aktualność, która się dokonuje w Tobie, albo obsychasz. Dlatego trzeba, by Boże Narodzenie było Boga w Tobie narastaniem przez chłonięcie Jego łaski i prawdy, abyś był jako ten, który jest i coraz go więcej, abyś był tym, który bierze, bo Bóg daje. I wtedy z Boga biorący staniesz się możny Bogiem i piękny Bogiem i cały Bóg i wszystko On Twój i wtedy doznasz spełnienia i pełni nasycenia. Wtajemniczenie jest we wspólnotowieniem z tym i u tego, kto cię wtajemniczył. Dlatego tajemnicy najważniejszości swojej to się strzeże. Tajemnice przekazuje się wypróbowanym przyjaciółom i osobom najbliższym. I teraz jesteś świadkiem tego, jak Pan Bóg cię wtajemnicza w swoje życie boskie. Dlatego mówi ci ludzkim językiem, byś pojął cokolwiek. Mówi ci o początku, że był początek, że na początku było słowo, ale to jest słowo pisane z wielkiej litery. I że ono było u Boga i to słowo było Bogiem. No ale czy bezbrzeżny, bezhistoryczny Bóg miał początek? Bóg jest bezpoczątkowy i bezkońcowy. Jest pełnią jedyności bezbrzeżnej, istnieniem koniecznym. Jest miłością, miłowaniem, który ujawnia się stworzonym z siebie przez siebie ludziom z nicości. Człowiek jest więc taką istniejącym nicością, istniejącym niceniem. Bo wobec Boga kimże jest człowiek? No i stało się. Bóg ujawnia siebie ludziom, daje im wtajemniczenie w swoje, w siebie. To jesteś już wewspólnotowiony, zaszczepiony, przytwierdzony. To tak jak ktoś komuś daje swoją nerkę, bo ma dwie zdrowe, a tamten już żadnej. Więc on w nerce żyje w drugim człowieku, a ten żyje z tamtego. Polo. Okazuje się, że matka, która rodzi dziecko, pozostawia w swoim dziecku jakieś własne komórki. Czyli w dziecku są komórki matki. Mówię to na obraz dla zrozumienia, abyś przyjął i uwierzył i uradował się i przytwierdził się do tej prawdy, że Bóg cię stworzył i cię wtajemniczył, czyli objawił ci siebie i swoje. Ujawnił ci nadto tajemnicę swoją, byś głupio nie żył.
byś wiedział, kim jesteś i po co żyjesz, byś wiedział, jak żyć. Prawda od Boga to przepis na życie. Kto się tego nie trzyma, ulega degradacji, upodleniu, aż do samopotępienia. I tenże Bóg On jest miłością. Jesteś dowodem Jego miłości. Więc ten Bóg jest miłością, zanim Cię stworzył i zanim cokolwiek stworzył, jest miłością. A gdzie miłość, tam relacja, bo można miłować tylko drugiego obok. Ten drugi obok może być miłowany. Był miłowany, on musi istnieć. W takim razie Bóg jest jeden, bo nie ma dwóch. Ale już stwierdzamy, że w Bogu jest druga osoba. I to miłowanie drugiej osoby jest tak wzniosłe, tak bezbrzeżne, że też ma cechy Boga, czyli jest osobą. Bóg kocha w swej trójosobowości. Chciałbym się powiedzieć, Bóg kocha Boga Bogiem, tylko to jest jeden Bóg. Trzy osoby. Pierwsza osoba boska Ojca kocha drugą osobę boską Syna, kocha trzecią osobą boską Duchem Świętym. Trzy osoby, jeden Bóg. Jednakowo. Miłujące, jednakowo chcące, bezhistoryczne. Najdoskonalsza wspólnota, miłość pełna, bezbrzeżna. Dlatego mówimy Bóg z Boga, światło i ze światłości. Zrodzona, nie stworzona. Cóż to znaczy zrodzony? Kiedy to zrodzenie drugiej osoby boskiej jest też niehistoryczne, więc nie było nigdy tak, jakby człowiek chciał pomyśleć, a co by było, gdyby Boga nie było? Nie ma czegoś takiego, jak nie było Boga. Bóg nigdy nie jest przeszłością. Bóg jest zawsze teraźniejszością. Istniejącą, historyczne kategorie, przyszłość, przeszłość, to jest nasze bytowanie. I tenże Bóg, miłując, można powiedzieć, wypowiedział siebie, tak człowiek wypowiada, czyli wychodzi z człowieka słowo wyrażone dźwiękiem. Dlatego druga osoba to jest nazywana słowo, po grecku logos. I między nimi jest więź wzajemnego oddania. Ponieważ ludzie dokonali straszliwej katastrofy, grzechowej samozagłady i już się ludziom nic z tego powodu nie należy, bo dokonali tego jako wolni. Dlatego Pan Bóg, oto klasa Boga, przychodzi do ludzi z pomocą i ten, że Bóg w drugiej osobie Trójcy Świętej, którą zwiemy Słowem albo Logosem, przyoblekł się w ludzką naturę, którą On stworzył z Najświętszej Marii Panny Zawsze Dziewicy, która poczęcia w swoim łonie doznała za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty Ojcem ludzkiej natury Pana Jezusa. Jest więc On jedną osobą, a dwie natury. Po to On się zrodził pomiędzy nami, aby dać nam z siebie, aby przyjść nam z pomocą. I wczłowieczył się On i to w sposób tak wspaniały, nie jako zwycięzca, który zajął pierwsze miejsce, lecz jako ten, który się uniżył tak dalece, że już nikt z ludzi w uniżeniu nie może Go wyprzedzić. Nikt nie może być bardziej uniżony i poniżony niż
Bóg w ludzkiej naturze w osobie Jezusa samo stanie się człowiekiem, już jest uniżające. A tu jeszcze urodził się w nędznych warunkach zwierzęcych. I urodził się po to, by go niewdzięczna ludzkość, przedstawicielami pewnej nacji, ukrzyżowany by był. Po to dał się ukrzyżować, by przyjęciem potępienia za grzechy świata zapłacić, zadośćuczynić, czyli odkupić winowajców. I jeszcze dać im miłość swoją, czyli miłość Ducha Świętego, aby ich podnieść, oczyścić, obdarować i dać im już wtajemniczenie bez osłony wiary, tak by zjednoczeni z Bogiem mogli z Nim być, z Nim się radować. O wielkości Boga zwróć uwagę na to, świadczy to, że gdy Pan Bóg miał do ludzi sprawę, to przysyłał im swojego anioła. Anioł, który są miliardy, miliard i wiele kategorii z aniołów, przychodził dawać ludziom sprawy nieziemskie, przewyższające człowieka w sposób niezwykły. A wobec anioła Bóg oto jedyność i pełnia i wszystkość. Nie bój się wiary swojej, nie wstydź się. Ci bez wiary to inwalidzi, to utracjusze, którzy albo zgubili, lub głupcy, którzy nie chcą podnieść, by znaleźć, albo znajdując nie podnoszą, ponieważ zafascynowali się swoją małością i zgrywają się na istoty nadzwyczajne. No to tajemnica ludzkiej nieprawości. Bierze się z nieposłuszeństwa dobrym radom Boga i z próby samostanowienia, z odcięciem się od swojego źródła, który jest źródłem życia i ożywienia. Taki to jest grzech. Taki to jest interes ludzi ogłupionych pokusą i pożądliwością, doświadczeniem marności własnej. Nauczyli się fałszywej odwagi, by żyć z pominięciem Pana Boga. Dlatego wiara Twoja jest i wtajemniczeniem Ciebie w sprawy boskie i już jest we wspólnotowieniem. Sprawy Boże, tak iż życie Boga staje się Twoim udziałem. Można powiedzieć, życie Boga jest Twoim krwiobiegiem. Wypełniony Bogiem, wyniesiony do poziomu godności adoptowanego dziecka Bożego, masz w sobie coś z Boga jako syn, córka, co do wybraństwa, obdarowania, jednakże Bogiem nie jesteś, bo jest jeden Bóg, zjednoczony, nie będziesz z Bogiem zmieszany. Zjednoczony i obdarowany, brak słów, brak pojęć ludzkich, jest to tak wielkie, że za mały ludzki rozum na zrozumienie. Człowiek ma pokusę, by rozumieć. Dlatego, że ten, kto rozumie, może po części władać tym, co rozumie. Natomiast Boga nie zrozumiesz. Gdybyś Go zrozumiał, On nie byłby Bogiem. A nie rozumiesz Go, bo On jest Bogiem. Bo za mały się zawsze jako stworzenie, by pojąć swojego Boga, który Ciebie ukochał i dał Ci aż tyle. Ludzie pychy nieśmiałości, nieśmialcy,
Czasami nie chcą brać, gdy Bóg daje, jakby mówili Bogu za dużo. Więcej nie trzeba. Bóg się nie myli. Ty potrzebujesz całego Boga, boś otchłanią nieskończoną na głód Boga. Twoje wygłodzenie Bogiem ma wymiar bezbrzeżny. W tym jesteś nieskończony. Dlatego potrzebujesz Bogiem nasycenia, Bogiem obdarowania, Bogiem ożywienia, aby twoje życie było wielkie, wzniosłe, piękne, szlachetne i nieskalane. I co wobec tego zrobisz z tym? Co ty z tym zrobisz? To jest coś takiego, jak czasami człowiek dostanie skarb i nie wiadomo, co z tym zrobić. Są czasami odziedziczone jakieś dobra, z którymi nie wiadomo, co z tym zrobić. I dla bezpieczeństwa ludzie oddają to do muzeum, bo przerasta ich ten skarb. Czasem jest to na przykład złote naczynie liturgiczne. Jak to pewien pan kupił na targu w Stambule piękny, złoty, chyba złoty, czy może srebro, kielich. Skąd w pogańskim Stambule złoty kielich na targu? Z rabunku. Z rabunku w minionych wiekach. No i kiedyś ktoś chciał, to się tego pozbyć. No, kupisz złoty kielich? Odkupi Kościół swoją własność ukradzioną? Po co to Turkowi? Chciał spieniężyć, patrz. Spieniężyć to, co jest ponad wartość doczesną. Naczynie na Boga spieniężyć. Wszystkiego nie spieniężysz. Wiele nie zrozumiesz. Dlatego przy tajemnicy zamilknij, uklęknij, zdumiej się. Czas Bożego Narodzenia to nie jest czas turystyki, obżarstwa, hultajstwa i zabaw dowolnych. To czas modlitwy, czyli zdumienia, wyciszenia, przebywania, odbudowania relacji, może kogoś wspomożenia, może porozmawiania, a może kogoś wreszcie wysłuchania. W dzisiejszym świecie ludzie są gadułami i pisarzami. Każdy by książkę napisał, każdy by opowiedział swoją historię. Tylko nie ma słuchaczy i czytelników. No to posłuchaj jakiegoś gaduły. On też ma swoją historię. On też ma swoją tajemnicę i szuka, kto by go uwzględnił, przyjął i zaakceptował. O, akceptacja, to jest głód. Straszny głód akceptacji. Taki to Bóg. Zczłowieczył się dla twojego przeobrażenia. Brak słów. Po to byś ty się nie deprecjonował, nie rozmieniał na przyjemnostki doczesne. Życie to nie kasyno. Kasyno jest po to, żeby przegrać wszystko. I w kasynie przegrywają wszystko, którzy tam wstąpią. Dlatego ty masz posiany na glebie Bożej miłości. Masz się Bogiem przemiłościowić, przepiększyć, przedobrzyć, przemożnić i dać się Jemu zbawić. Tak to powinno z tobą być. Boże Narodzenie to nie historia, to aktualność, która się dokonuje w tobie, albo obsychasz. Dlatego trzeba, by Boże Narodzenie było Boga w tobie narastaniem, przesłonięcie Jego łaski i prawdy, abyś był jako ten, który jest
i coraz go więcej, abyś był tym, który bierze, bo Bóg daje. I wtedy z Boga biorący staniesz się możny Bogiem i piękny Bogiem, i cały Bóg, i wszystko On Twój, i wtedy doznasz spełnienia i pełni nasycenia. Wtajemniczenie jest we wspólnotowieniem z tym i u tego, kto cię wtajemniczył. Dlatego tajemnicy najważniejszości swojej to się strzeże. Tajemnice przekazuje się wypróbowanym przyjaciółom i osobom najbliższym. I teraz jesteś świadkiem tego, jak Pan Bóg cię wtajemnicza w swoje życie boskie. Dlatego mówi ci ludzkim językiem, byś pojął cokolwiek. Mówi ci o początku, że był początek, że na początku było słowo, ale to jest słowo pisane z wielkiej litery. I że ono było u Boga i to słowo było Bogiem. No ale czy bezbrzeżny, bezhistoryczny Bóg miał początek? Bóg jest bezpoczątkowy i bezkońcowy. Jest pełnią jedyności bezbrzeżnej, istnieniem koniecznym. Jest miłością, miłowaniem, który ujawnia się stworzonym z siebie przez siebie ludziom z nicości. Człowiek jest więc taką istniejącym nicością, istniejącym niceniem. Bo wobec Boga kimże jest człowiek? No i stało się. Bóg ujawnia siebie ludziom, daje im wtajemniczenie w swoje, w siebie. To jesteś już wewspólnotowiony, zaszczepiony, przytwierdzony. To tak jak ktoś komuś daje swoją nerkę, bo ma dwie zdrowe, a tamten już żadnej. Więc on w nerce żyje w drugim człowieku, a ten żyje z tamtego. Polo. Okazuje się, że matka, która rodzi dziecko, pozostawia w swoim dziecku jakieś własne komórki. Czyli w dziecku są komórki matki. Mówię to na obraz dla zrozumienia, abyś przyjął i uwierzył i uradował się i przytwierdził się do tej prawdy, że Bóg cię stworzył i cię wtajemniczył, czyli objawił ci siebie i swoje. Ujawnił ci nadto tajemnicę swoją, byś głupio nie żył, byś wiedział, kim jesteś i po co żyjesz, byś wiedział, jak żyć. Prawda od Boga to przepis na życie. Kto się tego nie trzyma, ulega degradacji, upodleniu, aż do samopotępienia. I tenże Bóg On jest miłością. Jesteś dowodem Jego miłości. Więc ten Bóg jest miłością, zanim cię stworzył i zanim cokolwiek stworzył, jest miłością. A gdzie miłość, tam relacja, bo można miłować tylko drugiego obok. Ten drugi obok może być miłowany. Był miłowany, on musi istnieć. W takim razie Bóg
jest jeden, bo nie ma dwóch. Ale już stwierdzamy, że w Bogu jest druga osoba. I to miłowanie drugiej osoby jest tak wzniosłe, tak bezbrzeżne, że też ma cechy Boga, czyli jest osobą. Bóg kocha w swej trójosobowości. Chciałbym się powiedzieć, Bóg kocha Boga Bogiem, tylko to jest jeden Bóg. Trzy osoby. Pierwsza osoba boska Ojca kocha drugą osobę boską Syna, kocha trzecią osobą boską Duchem Świętym. Trzy osoby, jeden Bóg. Jednakowo. Miłujące, jednakowo chcące, bezhistoryczne. Najdoskonalsza wspólnota, miłość pełna, bezbrzeżna. Dlatego mówimy Bóg z Boga, światłość ze światłości. Zrodzona, niestworzona. Cóż to znaczy zrodzony? Kiedy to zrodzenie drugiej osoby boskiej jest też niehistoryczne, więc nie było nigdy tak, jakby człowiek chciał pomyśleć, a co by było, gdyby Boga nie było? Nie ma czegoś takiego, jak nie było Boga. Bóg nigdy nie jest przeszłością. Bóg jest zawsze teraźniejszością. Istniejącą, historyczne kategorie, przyszłość, przeszłość, to jest nasze bytowanie. I tenże Bóg, miłując, można powiedzieć, wypowiedział siebie, tak człowiek wypowiada, czyli wychodzi z człowieka słowo wyrażone dźwiękiem. Dlatego druga osoba to jest nazywana słowo, po grecku logos. I między nimi jest więź wzajemnego oddania. Ponieważ ludzie dokonali straszliwej katastrofy, grzechowej samozagłady. I już się ludziom nic z tego powodu nie należy, bo dokonali tego jako wolni. Dlatego Pan Bóg, oto klasa Boga, przychodzi do ludzi z pomocą. I ten, że Bóg w drugiej osobie Trójcy Świętej, którą zwiemy Słowem albo Logosem, przyoblekł się w ludzką naturę, którą On stworzył z Najświętszej Marii Panny Zawsze Dziewicy, która poczęcia w swoim łonie doznała za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty Ojcem ludzkiej natury Pana Jezusa. Jest więc On jedną osobą, a dwie natury. Po to On się zrodził pomiędzy nami, aby dać nam z siebie, aby przyjść nam z pomocą. I wczłowieczył się On i to w sposób tak wspaniały, nie jako zwycięzca, który zajął pierwsze miejsce, lecz jako ten, który się uniżył tak dalece, że już nikt z ludzi w uniżeniu nie może Go wyprzedzić. Nikt nie może być bardziej uniżony i poniżony niż Bóg w ludzkiej naturze w osobie Jezusa. Samo stanie się człowiekiem już jest uniżające. A tu jeszcze urodził się w nędznych warunkach zwierzęcych. I urodził się po to, by go niewdzięczna ludzkość, przedstawicielami pewnej nacji, ukrzyżowany by był. Po to dał się ukrzyżować, by przyjęciem potępienia za grzechy świata zapłacić, zadośćuczynić, czyli odkupić winowajców. I jeszcze dać im miłość swoją, czyli miłość Ducha Świętego,
aby ich podnieść, oczyścić, obdarować i dać im już wtajemniczenie bez osłony wiary, tak by zjednoczeni z Bogiem mogli z Nim być, z Nim się radować. O wielkości Boga, zwróć uwagę na to, świadczy to, że gdy Pan Bóg miał do ludzi sprawę, to przysyłał im swojego anioła. Anioł, który są miliardy, miliard i wiele kategorii z aniołów, przychodził dawać ludziom sprawy nieziemskie, przewyższające człowieka w sposób niezwykły. A wobec anioła Bóg oto jedyność i pełnia i wszystkość. Nie bój się wiary swojej, nie wstydź się. Ci bez wiary to inwalidzi, to utracjusze, którzy albo zgubili, lub głupcy, którzy nie chcą podnieść, by znaleźć, albo znajdując nie podnoszą, ponieważ zafascynowali się swoją małością i zgrywają się na istoty nadzwyczajne. No to tajemnica ludzkiej nieprawości. Bierze się z nieposłuszeństwa dobrym radom Boga i z próby samostanowienia, z odcięciem się od swojego źródła, który jest źródłem życia i ożywienia. Taki to jest grzech. Taki to jest interes ludzi ogłupionych pokusą i pożądliwością, doświadczeniem marności własnej. Nauczyli się fałszywej odwagi, by żyć z pominięciem Pana Boga. Dlatego wiara Twoja jest i wtajemniczeniem Ciebie w sprawy boskie i już jest we wspólnotowieniem. Sprawy Boże, tak iż życie Boga staje się Twoim udziałem. Można powiedzieć, życie Boga jest Twoim krwiobiegiem. Wypełniony Bogiem, wyniesiony do poziomu godności adoptowanego dziecka Bożego, masz w sobie coś z Boga jako syn, córka, co do wybraństwa, obdarowania, jednakże Bogiem nie jesteś. Bo jest jeden Bóg, zjednoczony, nie będziesz z Bogiem zmieszany. Zjednoczony i obdarowany, brak słów, brak pojęć ludzkich, jest to tak wielkie, że za mały ludzki rozum na zrozumienie. Człowiek ma pokusę, by rozumieć. Dlatego, że ten, kto rozumie, może po części władać tym, co rozumie. Natomiast Boga nie zrozumiesz. Gdybyś Go zrozumiał, On nie byłby Bogiem. A nie rozumiesz Go, bo On jest Bogiem. Bo za mały się zawsze jako stworzenie, by pojąć swojego Boga, który Ciebie ukochał i dał Ci aż tyle. Ludzie pychy nieśmiałości, nieśmialcy, czasami nie chcą brać, gdy Bóg daje, jakby mówili Bogu za dużo, więcej nie trzeba. Bóg się nie myli. Ty potrzebujesz całego Boga, boś otchłanią nieskończoną na głód Boga. Twoje wygłodzenie Bogiem ma wymiar bezbrzeżny. W tym jesteś nieskończony. Dlatego potrzebujesz Bogiem nasycenia, Bogiem obdarowania, Bogiem ożywienia, aby twoje życie było wielkie, wzniosłe, piękne, szlachetne i nieskalane. I co wobec tego zrobisz z tym? Co ty z tym zrobisz? To jest coś takiego, jak czasami człowiek dostanie skarb i nie wiadomo, co z tym zrobić.
są czasami odziedziczone, jakieś dobra, z którymi nie wiadomo, co z tym zrobić. I dla bezpieczeństwa ludzie oddają to do muzeum, bo przerasta ich ten skarb. Czasem jest to na przykład złote naczynie liturgiczne. Jak to pewien pan kupił na targu w Stambule piękny, złoty, chyba złoty, czy może srebro, kielich. Skąd w pogańskim Stambule złoty kielich na targu? Z rabunku. Z rabunku w minionych wiekach. No i kiedyś ktoś chciał, to się tego pozbyć. No, kupisz złoty kielich? Odkupi Kościół swoją własność ukradzioną? Po co to Turkowi? Chciał spieniężyć, patrz. Spieniężyć to, co jest ponad wartość doczesną. Naczynie na Boga spieniężyć. Wszystkiego nie spieniężysz. Wiele nie zrozumiesz. Dlatego przy tajemnicy zamilknij, uklęknij, zdumiej się. Czas Bożego Narodzenia to nie jest czas turystyki, obżarstwa, hultajstwa i zabaw dowolnych. To czas modlitwy, czyli zdumienia, wyciszenia, przebywania, odbudowania relacji, może kogoś wspomożenia, może porozmawiania, a może kogoś wreszcie wysłuchania. W dzisiejszym świecie ludzie są gadułami i pisarzami. Każdy by książkę napisał, każdy by opowiedział swoją historię. Tylko nie ma słuchaczy i czytelników. No to posłuchaj jakiegoś gaduły. On też ma swoją historię. On też ma swoją tajemnicę i szuka, kto by go uwzględnił, przyjął i zaakceptował. O, akceptacja. To jest głód. Straszny głód akceptacji. Taki to Bóg. Zczłowieczył się dla twojego przeobrażenia. Brak słów. Po to, byś ty się nie deprecjonował, nie rozmieniał na przyjemnostki doczesne. Życie to nie kasyno. Kasyno jest po to, żeby przegrać wszystko. I w kasynie przegrywają wszystko, którzy tam wstąpią. Dlatego ty masz posiany na glebie Bożej miłości. Masz się Bogiem przemiłościowić, przepiększyć, przedobrzyć, przemożnić i dać się Jemu zbawić. Tak to powinno z tobą być. Boże Narodzenie to nie historia, to aktualność, która się dokonuje w tobie, albo obsychasz. Dlatego trzeba, by Boże Narodzenie było Boga w tobie narastaniem przez chłonięcie Jego łaski i prawdy, abyś był jako ten, który jest i coraz go więcej, abyś był tym, który bierze, bo Bóg daje. I wtedy z Boga biorący staniesz się możny Bogiem i piękny Bogiem i cały Bóg i wszystko On twój i wtedy doznasz spełnienia i pełni nasycenia.
Człowiekiem Bożym był Szczepan. Tak mu było na imię i tak dał się przeniknąć Panu Jezusowi, że jego życie nie mogło być inne od przeżytego. Wrażenie jest, jakby stracił możliwość kompromisu, a to był tylko wybór. Żywot takiego człowieka jak święty Szczepan nie może za długo trwać, dlatego że świat wiary nie wybaczy. Takiego życia świat nie wybacza pod hasłem albo znasz, albo giń. Święty Szczepan nie chciał być ich. Dlatego został wyeliminowany. W pewien sposób święty Szczepan nie miał wyboru, bo nie miał zawahań. Przecież wybrał wcześniej. A teraz konsekwentnie trwał w wyborze, czyli w wierze. Wiara prowadzi do męczeństwa krwi albo męczeństwa cierpliwości, czyli męczeństwa serca. A jak jest z tobą i co byś chciał? Poczekasz? Czy może zechcesz przeczekać? Ile jeszcze? Zaufaj Bogu. Schroń się w Nim, zawierz się Jemu. Życie i tak jest bolesne, ale u Boga sensowne. Nie uratujesz siebie według kryteriów świata, ale ocalejesz według kryteriów Boga. Są takie granice, z powodu których człowiek się już nie wypowie, nie zaangażuje. Zamilknie, wycofa się, nie podejmie trudu, zadania, czyli nie wystąpi do boju, nie zdemaskuje, nie zaproponuje, bo nie ma w sobie mocy, bo to już jest ponad jego ludzkie siły. Wspomaga się Bogiem, ale i tak jest słaby. Ponieważ nie przekroczy samego siebie, to niekiedy w bezsilności swojej musi przeżyć to, co oprawca narzucił. I w takiej niewoli są nie tylko poszczególni ludzie, ale i całe narody. Co mają zrobić rdzenni mieszkańcy Palestyny wobec swoich oprawców, którzy z kraju ich urządzili im getto? Co mają zrobić mieszkańcy Korei Północnej, gdzie kraj został zamieniony na dwie kategorie: strażników, funkcjonariuszy i więźniów, niewolników. A kto się ma w ich obronie odezwać? Kiedy krzywda i nienawiść tam zachodzące są pod diabelską opieką, aby to się nigdy nie skończyło. To też jest problem wiary. Tak funkcjonuje i wiara, i niewiara. Gdzieś przestanie funkcjonować wiara i zaczyna się między ludźmi nienawiść. Nam w Polsce też organizują więzienie. Narastające utrudzenie, zastraszenie, zakłamanie, ogłupienie i demoralizacja. Czyż nie jesteśmy sprowadzani do roli więźniów albo niewolników? Już jesteśmy jako zakładnicy narzucanego nam systemu. System jest przyozdobiony kilkoma zakłamanymi hasłami. I dla chwilowego spokoju ludzie milczą i milczą. Boją się i się boją. To może by się modlili. Niewielu jest takich.
Modlitwa by uratować mogła wiele narodów, ale nie ma. Nie ma modlących się. A świat ci nie daruje twojej wiary i twojej odmienności. Dlaczego na świecie króluje moda jakakolwiek? Moda zawsze króluje, nawet najgłupsza, nawet najbardziej bezsensowna. Ma swoich posłusznych wyznawców. Dlatego moda jest niewidzialną, anonimową dyktaturą, że ludzie chcą być akceptowani. Dlatego chcą się upodobnić do większości, do znaczności. Chcą nie być prześladowani. A jeśli moda lansuje grzech, to ludzie uczą się grzechu. I wielu ludzi wyuczyło się grzechu, bo tak moda podyktowała. Inni zaś starannie unikają pewnych postaw, słów, wyrażeń, czyli cenzurują się, aby nie popaść pod współczesną cenzurę, osąd i kłopoty. No ale w tobie ma funkcjonować wiara i obowiązek czynnego, społecznego zaangażowania się nie tylko w swojej rodzinie, ale gdzieś obok. Obowiązek wiary jest obowiązkiem społecznym. I społeczny obowiązek wiary czyni człowieka zaangażowanym. Dlatego módl się o to, abyś nie mógł inaczej. Wiara bowiem jest pewnego rodzaju wewnętrznym przymusem. To nie jest tylko decyzja trudna, której by się nie chciało, ale jest konieczność. Ale to jest wewnętrzny przymus, przynaglenie. I wtedy ci męczennicy, oni nie mogą nie mówić i robić tego, co czynią, nie mogą inaczej. Obowiązek wiary ich pali. Mówiąc inaczej, gorliwość o dom Boży ich pożera. Święty Szczepan taki był. Dlatego wytrwał i dobrze przyjął zaszczyt męczeńskiej śmierci. Męczeństwo to szczyt. Byli tacy, którzy o tym marzyli i nie dostali. Byli tacy, którzy tego nie szukali i zostało im dane. I święty Szczepan daje też wzorzec, jak umierać. Bo gdy go mordowali i przyszło mu umierać, to mówił: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Może tej modlitwy trzeba się nauczyć, zapamiętać, ją praktykować. A na koniec, już na ostatnim oddechu, upodobnił się do Boga w sposób szczególny, kiedy powiedział: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Święty Szczepan, przebaczyciel, to jest klasa. To jest niepojęte. Przebaczenie winowajcom jest najbardziej niepojęte i trudne w akceptacji i w naśladowaniu, ponieważ żyjesz w świecie morderczej zemsty, która jest lansowana w mediach, prawie w każdym filmie, we wszystkich postawach. Duch rywalizacji i duch zemsty stał się prawie że usprawiedliwionym obyczajem. Święty Szczepan daje przykład przebaczenia. Tacy wchodzą do nieba bez przeszkód.
Gdyby nawet nie umierał od męczeństwa, to ta postawa już jest święta. A tu jeszcze odebrali mu życie. Co nim powiedzieli, gdy się z nim spotkali w wieczności? Bo każdy bandyta spotka się z zamordowanym w wieczności. Co jemu powie? Każdy grzesznik spotyka się z owocami swoich grzechów. I co wtedy zrobi? Tak żyj, byś skracał sobie czyściec. Tak cierpi, by to była jakaś pokuta, wynagrodzenie Panu Bogu. Tak żyj, byś sobie nie pogłębiał zapaści grzechowej. Twoja modlitwa pewnie niełatwa, ale uczciwa i wytrwała. Doprowadzi cię do twojego szczytu i też zdołasz uratować siebie na wieki. Bo życie twoje się zmienia, ale się nie kończy. To jest pokrzepienie. Nie umrzesz. Śmierć kończy się życiem. Śmierć daje życie, bo cię nigdy Pan Bóg nie unicestwi, a ludzie tego nie zdołają. Oto zwycięstwo wyznawców jest wytrwaniem w wierności aż do śmierci. I tego najwięcej potrzeba w ojczyźnie naszej. Odstąpili nasi Polacy od Boga, upadli na duchu. Być może utracimy polityczną ojczyznę. Módl się o to, byś Ty uratował siebie i dopomógł Twoim najbliższym do ostatecznego uratowania.